Jesteśmy w Toskanii Kociewskiej. Toskania Kociewska to takie dziwne miejsce, które powstało poprzez połączenie się dwóch typów osobowości. Jedna z Włoch, jedna z Polski, czyli mojej żony i mnie. Bo to moja żona przywiozła mnie z ziemi włoskiej do polskiej. I właśnie tutaj zaczęliśmy wprowadzać nowe idee. To, czego nauczyliśmy się we Włoszech, wprowadzamy teraz w Polsce. Na Kociewiu, a dokładnie w Toskanii Kociewskiej. A jeszcze dokładniej w Bochlinie, bo jest to pierwsza wieś naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Mówię pierwsza, bo jadąc z północy na południe, czyli z Gdańska do Torunia, wjeżdżamy do kujawsko-pomorskiego i my witamy wszystkich tutaj przejeżdżających. My w Toskanii Kociewskiej prowadzimy bardzo różne działania, które są związane z działaniami fundacji o tej samej nazwie, Toskania Kociewska, a robimy od działań rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą po działania terapeutyczne, też z dziećmi i młodzieżą, ale tutaj wprowadzamy kolejny element, jest to element onoterapii, bo to też jest to, co przywieźliśmy z ziemi włoskiej do polskiej, czyli wprowadzamy już od 5 lat onoterapię, czyli terapię wspomagającą przy udziale osłów. Osły to wspaniałe zwierzęta, które darzą człowieka wielkim zaufaniem, emanują pokojem, spokojem i to, co my w Polsce najbardziej lubimy, emanują wolnością. Wolność w dwóch znaczeniach. Nie tylko wolność jako taka, że kochają wolne przestrzenie i wolny styl życia, ale też wolność w sensie powolności, czyli spokojnego, rytualnego życia, który ma swój początek, swój koniec, swój rytuał codzienności. I właśnie tutaj osły wprowadzają nas w taki jeszcze inny świat, taki świat bajkowości, świat baśni, opowiadań o zwierzętach, o lesie, o emocjach. To właśnie osły stały się przyczynkiem, że otworzyliśmy już parę lat temu gospodarstwo opiekuńcze pod naszym szyldem Toskanii Kociewskiej. W roku 2017 odczytałam właściwie przypadkowo, że KPODR Minikowo chce zrealizować taki program dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ten projekt miał nazwę Zielona Opieka. Gospodarstwo opiekuńcze to projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od lutego 2019 roku do października 2020. Projekt zakładał opiekę oraz wsparcie osób samotnych i starszych z terenów wiejskich. Nie, jeśli chodzi o środek, to tutaj jest świetnie, można powiedzieć. Ja byłem od początku przekonany zresztą, że tu jest bardzo dobrze, natomiast miałem problemy z żoną. Ale musiałem się przekonać, że warto, nie, że warto rzeczywiście i przekonała się i teraz już bez problemu przychodzimy, bo no dzisiaj akurat nie mogła przyjść. Czego bardzo na pewno żałuję, no ale tak się zdarza. Pani Monika, nasza opiekunka, organizuje nam różne wyjazdy. My byliśmy ostatnio w Filharmonii, następnie byliśmy w Teatrze Bydgoszczy. Byliśmy też u koleżanki na grillu latem, koledzy na rybkach przy okazji, bo tam był i staw. Tu jest naprawdę i atmosfera wspaniała i naprawdę jest tu bardzo dobrze nam wszystkim. Oprócz tego wykonujemy różne prace manualne, tu są nasze, wystawa nasza jest, takie malunki różne robimy. Tutaj warto było przyjść, skorzystać, bo początkowo też może człowiek się obawiał, czy nie chciał, ale dzisiaj no... Jak pan zauważa, tu nas jest spora grupa już. To, co tutaj robimy i czym jest dla nas ten ośrodek, to tutaj świadczą te nasze prace, jakie są tutaj dookoła obstawione. Jeszcze dopowiem, że korzystając z tego ośrodka, tu, który odwiedza też pani psycholog z Torunia i tutaj robi z nami również takie umysłowe jakby zagadki, musimy rozwiązywać, żeby ten umysł dalej pracował z nami. Projekt w 100% zrealizował zamierzone cele. Zwiększył dostępność do form aktywizacji i wsparcia. W spotkaniach seniorzy cenią sobie kontakt z innymi ludźmi, zajęcia manualne, podczas których mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje. Po zakończonym projekcie seniorzy wyrazili dalszą chęć kontynuowania spotkań. Dlatego szukaliśmy rozwiązań, które mogłyby to umożliwić.
i w tym celu założyliśmy fundację, która umożliwia nam pozyskanie funduszy na realizację zadań. Fundacja powstała z myślą właśnie o seniorach, o osobach niepełnosprawnych, o osobach wykluczonych, dzieciach. Napisaliśmy pierwszy projekt Cudawianki dla seniorów, który pięknie się wpisał właśnie w tą taką pustą przestrzeń naszej działalności. Za chwilę był również projekt dla dzieci, Cudawianki dla dzieci i młodzieży. I fajnie te projekty gdzieś tam, tak powiedzmy, między wierszami spowodowały, że seniorzy mogli trochę poprzebywać z dziećmi, a dzieci mogły poprzebywać z seniorami, gdzie też niektórzy z nich nie mają ani babci, ani dziadków, a niektóre babcie i dziadki nie mają swoich wnucząt. Nasze działania to są działania głównie na świeżym powietrzu, bo my bardzo chcemy, aby ludzie doświadczali jednak świeżego powietrza, kontaktu ze słońcem, z wiatrem. Tak ogólnie można to nazwać też agroterapią, czyli wszystkim tym, co jest wokół w gospodarstwie. Zioła, ogródek, sad, zwierzęta. Wszystko to, co jest wokół, tak? Rzeczy organiczne. Nie skupiamy się na działaniach, na byciu w salach. Oczywiście też podczas robienia posiłków i tak dalej, ale generalnie robimy jak najwięcej na zewnątrz. To są spacery z osłami, to jest wspólne robienie ogrodu, wspólne zbieranie ziół, wspólne ich suszenie, wyjście do lasu i tak dalej, aby jak najwięcej być na dworzu. Bo to właśnie okazuje się, to jest największy deficyt człowieka XXI wieku, że jest za dużo wewnątrz, a za mało zewnątrz. Każdy z nich znalazł coś dla siebie. Jeden lubił zwierzaki, drugi ogródek, trzeci poszedł sobie do lasu na grzyby. Po prostu mile, sympatycznie, z kawą, obiadem spędzali ten czas. Kiedy po pół roku trzeba było zmienić kolejną grupę seniorów, no jak gdyby z mojej pierwszej grupy trzy osoby absolutnie, że one nie odchodzą, zostają. Projekt nie zakładał takiej możliwości, ale oni po prostu przychodzili nie w takim pełnym wymiarze jak wcześniej, że 5 dni w tygodniu, tylko po prostu raz czy dwa razy w tygodniu przychodzili, po prostu zżyli się z grupą. Po ostatnim już jak gdyby etapie, w sumie to 19 osób przez te półtora roku u mnie przeszło, czy było w tym gospodarstwie, uczestniczyło. Po prostu spotykaliśmy się już, jak gdyby się śmiejemy, tylko przyjacielsko, towarzysko i tak dalej. Osoby te, dla nich to było ważne, że miały z kim sobie porozmawiać. Seniorzy podczas projektu Cudawianki dla seniorów przebywali, to były takie turnusy, gdzie 30 warsztatów opiewał gdzieś tam na pół roku zajęć. Podczas tych 30 warsztatów spotykaliśmy się i wykonywaliśmy różne zajęcia rękodzielnicze, różne zajęcia kulinarne, ale też były dodatkowo 10 wyjazdów, 2 do kina, 2 do teatru, 2 do opery oraz takie 4 podróże wokół takich naszych terenów, żeby poznać co mamy naszego. Dużo żeśmy chodzili, teren jest też taki pagórkowaty, więc i ćwiczenia i tak dalej. Po skończonym tym projekcie, no mówię, no spotykaliśmy się już jak gdyby mniej. Udało nam się pozyskać jakieś środki od burmistrza na kawę, więc też tam niekiedy z 5, 6 do 8, do 10 nawet razy w miesiącu, żeby byli mogli jak gdyby tutaj przyjść i do tych swoich zwierzaków, kotków, psów czy tam gęsi, co kto miał chociażby na zasadzie takiej odwiedzać. Kiedy na przykład przyjeżdżają grupy z dzieci na różne zadania edukacyjne, rekreacyjne czy terapeutyczne, też współuczestniczą mimochodem w życiu gospodarstwa opiekuńczego. I gospodarstwo opiekuńcze współuczestniczy w zajęciach z dziećmi. Mamy naszego wspaniałego piekarza, który był na początku częścią gospodarstwa opiekuńczego jako podopieczny, potem stał się pracownikiem fundacji i teraz jest
współpracownikiem naszych wszystkich działań właściwie, które robimy i z dziećmi, i z dorosłymi. Robi wspaniałe wypieki, robi ciekawe animacje, więc te osoby, które przeszły różne procesy w gospodarstwie opiekuńczym, potem odnajdują się już nawet jako pracownicy albo współpracownicy. Jest to, myślę, bardzo ciekawy model, że nie pozostawiamy tych osób na tym samym poziomie, na tym samym szczeblu, ale staramy się cały czas wszyscy razem pracować. Co jeszcze? No, w tym projekcie teraz, który jest realizowany samodzielnie, nie samemu, mamy bardzo dużą ilość specjalistów, bo to są i rehabilitanci, i psychologowie, i terapeuci, zawodowi od przedsiębiorczości i tak dalej, to jak gdyby też narzuca projekt, ale myślę, że no jest to pozytywne, bo te osoby po prostu korzystając z tego i plus to, co tutaj, jak gdyby te obowiązki, które mają, no robi z nich zupełnie inne osoby. Jest też dietetyk. Mamy sad, więc wiadomo, i w sadzie praca, i w ogrodzie, i przy kwiatkach, nie, i na polu, a ponieważ jest zwierzaki, i konie, więc i siano, i jakieś takie inne rzeczy. Aktywnie, bardzo aktywnie działamy. Się śmiejemy, że nie mamy czasu nic dla siebie. Tak to wygląda. Co jeszcze? Ja po prostu widzę zmiany w tych osobach. To są zupełnie naprawdę inne osoby, zresztą same jak mówią, że jest to im potrzebne, tak jak seniorzy. Spotykamy się też, mamy te integracyjne, bo wiadomo, że ci seniorzy gdzieś tam zostali i nie można ich zostawić, bo projekt się kończy, to nie znaczy, że o człowieku nie można, czy można zapomnieć, to się tak nie da. Więc mamy takie imprezy integracyjne, że spotykamy się wszyscy wspólnie w tych pomieszczeniach. Samodzielnie, nie samemu. Projekt ten dedykowany jest osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Przebywają te osoby u nas też 8 godzin dziennie, ale mamy również, i to jest tak zwany otwarty punkt integracji, ale mamy również coś takiego jak mieszkania treningowe i są to dwa mieszkania, gdzie przebywają 4 osoby i uczą się samodzielności w przyszłym swoim życiu. Ja właśnie jestem tutaj z projektu mieszkania treningowego. Zajmuję się wycinką różnych takich ozdób i na zamówienie. No i również pomoc przy innych działaniach tutaj na mieszkaniu treningowym. Jak przyjeżdżamy tutaj rano, nie? Jemy śniadanie, po śniadaniu sprzątamy. I różne potem robimy, warzywak robimy, hakujemy. To była jedna chyba z najlepszych decyzji, mogłem podjąć, żeby przyłączyć się do tego.